pracy systemów przemysłowych można przerwać poprzez atak na jeden ze sterowników pracujących w takim środowisku. Wykorzystując symulator elektrowni jądrowej połączony ze sterownikiem przemysłowym, pokażę, w jaki sposób można przerwać pracę elektrowni. Nasze stanowisko laboratoryjne składa się z modelu reaktora jądrowego zbudowanego z klocków, w którym pręty kontrolne mogą się poruszać. Model komunikuje się z symulatorem elektrowni znajdującym się na serwerze. Dodatkowo mamy sterownik przemysłowy PLC dbający o utrzymanie prawidłowego ciśnienia w reaktorze. Komunikuje się on z symulatorem i znajduje się obok mnie na tablicy. W trakcie prezentacji przeprowadzimy atak na sterownik z komputera znajdującego się w tej samej sieci. Jednak zanim przejdziemy do ataku, chciałbym przedstawić proces działania regulatora ciśnienia. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, to zwiększenie mocy wyjściowej reaktora. Tutaj, po prawej stronie, na panelu operatorskim. Zwiększenie mocy jest realizowane poprzez wyciągnięcie prętów kontrolnych. Zmiana ta powoduje również zwiększenie ciśnienia w układzie. Sterownik wykrywa to odchylenie i kompensuje je poprzez włączenie spryskiwaczy w komorze regulatora ciśnienia. Przywracając tym samym ciśnienie do wartości eksploatacyjnych. Zobaczmy teraz, co się stanie, gdy zmniejszymy moc wyjściową reaktora. Pręty kontrolne opuszczane są do basenu, spowalniając tym samym zachodzącą tam reakcję. Powoduje to zmniejszenie ciśnienia w obiegu. Poprzez czujniki sterownik dostaje o tym informację i włącza podgrzewacze, żeby przywrócić wartość ciśnienia na poziom eksploatacyjny. Celem ataku jest ten sterownik PLC. Odpowiada on za regulację ciśnienia w reaktorze. Zwróćcie uwagę, że kontrolki świecą się na zielono. Nie ma żadnych czerwonych czy migających kontrolek. Oznacza to, że sterownik działa poprawnie. Czy jednak zawsze tak jest? Na tym ekranie otwarty jest program, przy pomocy którego możemy programować ten sterownik. Jest nam on potrzebny, żeby pokazać aktualny stan urządzenia. Jak widać, PLC jest w trybie pracy. Teraz uruchomię atak na tym komputerze. To, co się dzieje w tej chwili, to komputer wysyła specjalnie spreparowane pakiety danych do sterownika, które przerwą jego pracę. Jak widać na monitorze, komunikacja ze sterownikiem została przerwana. Spójrzmy na sterownik. Tutaj z kolei nic się nie zmieniło. Nic nie miga, nic nie świeci się na czerwono. Po samej obserwacji sterownika nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że coś jest nie tak. I w tak prosty sposób odebraliśmy sterownikowi zdolność do komunikacji z siecią. Jednak mimo wszystko program na sterowniku dalej działa. Tak jak poprzednio, zwiększamy moc wyjściową reaktora. Pręty paliwowe unoszą się do góry. Zwiększenie mocy powoduje zwiększenie ciśnienia w reaktorze. Czujniki ciśnienia powinny wysłać sygnał do sterownika, jednak jest to niemożliwe przez brak komunikacji. Także sterownik nie uruchomi spryskiwaczy. W pewnym momencie ciśnienie jest tak wysokie, że uruchamiają się systemy awaryjne zatrzymujące reaktor. A gdy to nie jest wystarczające, dochodzi również do otwarcia zaworów bezpieczeństwa.
Takie wydarzenie zwykle oznacza wiele dni pracy na reaktorze, żeby przywrócić go do stanu operacyjnego.